To nie jest system stereofoniczny, ani nawet mono. Całkowita jawna manipulacja mentalną stroną zarażoną, wkraczany w nowym milenium. Szanowny ten wasz chór, a ci na górze zniewolili wszystkich rozum. Chcesz opowiedzieć ci o systemie? To proste, idziesz na każde ich skinienie i będziesz nosić to brzemię do końca swych dni, gdzie są podziemni rewolucjoniści. To oni potrafią złamać system dnia szarego, idącego po linii prostej do świata bezkresnego. Nie ma zdania, gdy zwłoki, gdy słyszysz kroki, to zagrożenie. Postaw się, nie zapadaj pod ziemię. Panie marszałku, chciałbym zadać pytanie. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w Hongkongu, gdzie jest... Panie marszałku, gdybym powiedział pomidor, to rozumiem. Dobrze. Ale powiedziałem Hongkong. Proszę powiedzieć. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest Hongkong. Ale gdyby się położyli na kuli ziemskiej... Nie, panie pośle. Sięgając ręką... Panie pośle, naprawdę, no, żarty powinny być krótkie. No, proszę zadać pytanie i... Panie marszałku, zadaję pytanie. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W Hongkongu istnieje urząd antykorupcyjny. Hej chłopaki i dziewczyny, właściwie, bo nie wiem, hej wam wszystkim. Nie mogłam was zostawić przynajmniej bez jakichś podziękowań za słowo wsparcia przez to, że właściwie cały internet obległa płaska ziemia. I nie tylko internet, bo pierwszy od naprawdę dawno, dawno nie słyszałam w zwykłej reżimowej telewizji, żeby cokolwiek o tym wspomnieli. A jestem serio nikomu nieznana. Jestem zwykłą sympatyczką Konfederacji, która postanowiła pomóc. Od czego się zaczęło? Jakiś gościu na Twitterze postawił sobie za punkt honoru, żeby w jedno miejsce wpakować szurów z Konfederacji. Udało mu się. Zebrał naprawdę sporą kolekcję od klejeńców. Problem w tym, że wszyscy pewnie dotarli do tych wpisów inni. Pozamykali te swoje konta. Ja stwierdziłam, że ja nic nie będę kasować, bo ja się nie wstydzę swoich poglądów. Ja to podkreślałam. Więc robili sobie ze mnie kozła ofiarnego. Rozlało się, bo się rozlało. Ja myślę, że to i tak jest dobrze. Bo jeżeli, bo jest masa ludzi, którzy, no tak, odklejaniec, ale mam po prostu nadzieję, że znajdą się tam osoby, które pomyślą, kurde, sprawdzę, o co chodzi. Dlaczego ona tak myśli, a nie inaczej? Ja nie jestem żadnym ekspertem. Żadnym ekspertem. Ja się uczę od was. Uczę się od was. Jesteście dla mnie, ci, co robią te strony, te filmiki, to dla mnie jest mega inspiracja. Ja się po prostu uczę. Mam w domu, taka ciekawostka, mam w domu płaskoziemce od bardzo dawna. Ale tematu całe szczęście nie zmuszał, nie poruszał specjalnie, że masz tu, oglądaj, coś tam. Nie. Ja sama musiałam do tego dojrzeć, tak jak do innych rzeczy. Ja miałam po prostu, bo mam masę innych rzeczy, nawet tak po prostu ludzie się, moi tacy bliżsi znajomi się dziwią, że ta, przecież ty jesteś taką antysystemową babką. Chodzisz na marsze, chodzisz na różnego rodzaju protesty. Antykowidowe, nie antykowidowe. No po prostu i ty do Sejmu? Serio?
No tak, dałam swoje nazwisko. Bosak tutaj akurat dobrze powiedział, że chodziło na początku o parytety. Nie mają kobiet na listach, nie dlatego, że nie ma, tylko jest ich za mało. A ja fakt jest faktem, że jestem ogromną fanką Konfederacji, zagorzałą korwinistką od 100 lat. Więc weszłam w to. Tylko, że przetrzepując mój profil, zadając mi pytania, no, znaleźli sobie szura absolutnego, jak już zdążyliście wszyscy zauważyć. Ja do tej pory do nich mówię, że ja się tego nie wstydzę. Proszę bardzo, niech hejtują, niech piszą, niech zalewają. I otwierając Messengera, to ja już najpierw się muszę przygotować, bo tam po prostu hejt, wyzwiska i tak dalej. Jaka była moja, jak zaczęli się odzywać do mnie Piotrek Gaca albo właśnie później Waldek, poczekajcie, muszę się, czy nie pomyliłam imiona po prostu, lub Tomek. I w komentarzach w filmiku też bardzo mnóstwo od Was pozytywnej energii i wsparcia. Wśród tak wielkiego hejtu te kilka słów wsparcia po prostu zeszło ze mnie właściwie wszystko. Ja absolutnie wspieram bardzo, czekam na film dokumentalny. Między innymi Akasza, no, z tego co się orientuję, to jesteście tam współdziałacie w tej sprawie. Ja się nie mogę doczekać. Akasza poznałam tak trochę po nitce do kłębka. Bo ja u polskiej ziemi bardzo świeżo, że tak powiem. Ale mega robotę robicie. Mega robotę. Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.